Samorządowi udało się pozyskać kwotę 50 tysięcy złotych, którą na sesji trzeba było przyjąć zarówno w budżecie, jak i w wieloletniej prognozie finansowej miasta Częstochowy. My wszyscy wiemy, że ostatni rok był trudny jakby dla mieszkańców, dla całego kraju, ale też dla służby zdrowia i pochodnych, które jakby walczyły z pandemią, w związku z czym udało się pozyskać z budżetu państwa 50 tysięcy złotych, które wprowadziliśmy jako wynagrodzenie dla pracowników Domu Pomocy Społecznej. Jest to taki ogólnokrajowy program, który zakłada wypłatę premii za właśnie walkę w okresie pandemii, więc nam jako radnym zostało się tylko szybko bardzo zebrać, przyjąć pieniądze do budżetu miasta i umożliwić wypłatę zaległych premii. W tej chwili to jest dla pierwszego domu, czyli tylko na ulicy Kątkiewicza pracownicy dostają. Wszyscy inni, tak zwani lekarze, pielęgniarki, oni są też z tego programu opłaceni, mają premię, natomiast idzie to troszkę inaczej, z racji tego, że to jest Dom Pomocy Społecznej, a nie szpital, nie podwódka zdrowia, musieliśmy te pieniądze przyjąć do budżetu miasta.